Ty jesteś, ja jestem, bez relacji nie udałoby się nic. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z roku 1921, Albert Einstein, powiedział: Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. Te słowa doskonale wskazują, jaki kierunek powinna przyjąć współczesna edukacja. Chociaż, patrząc na to, że wypowiedziane zostały 100 lat temu, to powinny być przesłaniem edukacji już od wielu lat. Słowa te skłoniły mnie do refleksji na temat tego, co powinno być ważne we współczesnej szkole. Wpływ na nią miała także rozmowa z mamą pewnego bardzo kreatywnego nastolatka. Uważanego w szkole za krnąbrnego i niepokornego, którego przejawy kreatywności odbierane są przez nauczycieli w negatywny sposób. A może właśnie tu brak właściwych relacji? Wszystkim nam, rodzicom i nauczycielom, marzy się, że nasze dzieci będą się świetnie uczyć dostawać same szóstki oraz osiągać wyłącznie sukcesy, dzięki czemu będą mieć w szkole wzorowe zachowanie, a w przyszłości odniosą sukces. A to przecież nie oceny są najważniejsze. Podstawą edukacji i wychowania są relacje i to one są priorytetem. To o nie należy zadbać, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy nasze dzieci od roku trwają w zdalnym nauczaniu. Powodów, dla których powinniśmy zadbać o relacje, jest wiele. Zacznijmy od słów, które stały się myślą przewodnią niniejszego podcastu. Ty jesteś, ja jestem. Bez relacji nie udałoby się nam nic. Ty to uczeń, ja, nauczyciel. Jeśli nie będzie między nami dobrych relacji, wówczas nauka nie będzie efektywna. Zatem, nie uda nam się nic. Z wielu badań przeprowadzanych przez specjalistów od edukacji wynika bowiem, że gdy uczniowie lubią swojego nauczyciela, uczą się szybciej i skuteczniej. Chętniej też uczestniczą w prowadzonych przez niego zajęciach. Dodatkowo, takie pozytywne relacje dają dzieciom i młodzieży poczucie bezpieczeństwa co jest kluczowe w procesie uczenia się. Jeśli uczeń ma świadomość, że podczas zajęć spokojnie może pytać swojego nauczyciela, lub wie, że błędy, które popełni, zostaną potraktowane jako okazja do nauki, wówczas z pewnością taka forma zdobywania wiedzy nie będzie się wiązała dla niego ze stresem. Wręcz odwrotnie, dzięki cierpliwej i wyrozumiałej postawie nauczyciela. Dużo chętniej będzie aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Wówczas, nawet gdy pojawi się krytyka, oczywiście unikająca ośmieszania, zawstydzania czy kompromitowania, będzie ona odbierana w pozytywny sposób. Nie oznacza to, że nauczyciel nie może wyraźnie powiedzieć, że pewne zachowania nie są akceptowalne. Powinien to zrobić, a przekaz, Powinien być wyraźny i czytelny dla odbiorcy. Liczy się jednak jego forma, która w żaden sposób nie ograniczy godności ucznia. Te pozytywne relacje z pewnością wpłyną też na motywację i chęć angażowania się w proponowane działania. Warto dodać, że to działa w obie strony zarówno na uczniów, jak i na nauczycieli. Gdy widzimy bowiem zaangażowanie dzieci w lekcję, znacznie bardziej nam się chce. Czujemy się zmotywowani do tworzenia i wymyślania kolejnych pomysłów. Nasze zaangażowanie jest dostrzegane przez młodych ludzi i prowadzi do pozytywnych relacji oraz wzrostu naszego autorytetu. Świat zmienia się na naszych oczach. Dlatego, jako nauczyciele, musimy być elastyczni. I niejednokrotnie wyjść ze swojej strefy komfortu. Uważam, że powinniśmy zacząć od siebie. Nie zmienimy w polskim systemie edukacji nic, nie zbudujemy dobrych relacji z uczniami, jeśli nie będziemy działać. Pandemia, która z dnia na dzień zmieniła nasze życie, pokazała, że nauczyciel nie może zostawać w tyle, i niejednokrotnie bardzo szybko musi się dostosować do nowej rzeczywistości. Nie powinien też tych zmian się obawiać, wręcz wykorzystywać je, gdyż mogą się one przyczynić do rozwoju umiejętności budowania właściwych relacji. Współczesna szkoła potrzebuje jednocześnie tutora i coacha, który pozwala uczyć się swoim uczniom przez działanie. Jest twórczy, pobudza ciekawość poznawczą dzieci i młodzieży, stymuluje do myślenia i poszukiwania różnych rozwiązań. Ale naucza też strategii potrzebnych do rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Dzięki temu taki nauczyciel podąża w myśleniu za swoimi podopiecznymi i nie narzuca im gotowych lub utartych rozwiązań, a co za tym idzie, staje się dla nich autorytetem. Chcąc to osiągnąć, musi się stale rozwijać i wykazywać znajomością świata. Musi być kreatywnym erudytą który będzie potrafił zainteresować ucznia swoim przedmiotem. Każda lekcja powinna być więc dla niego wyzwaniem, walką z nudą, przełamywaniem stereotypów, a jednocześnie okazją do budowania dobrych relacji uczeń-nauczyciel. Jego zadaniem jest ciągłe angażowanie uczniów do działania i tworzenia, a tym samym nauka samodzielnego myślenia. O tym, że klasa ma dobre relacje z nauczycielem, świadczy także brak kłopotów z dyscypliną i respektowanie przez uczniów zasad z nią związanych. Ważne także, by i nauczyciel miał określone zasady, których przestrzega. Budzi wtedy zaufanie i staje się wiarygodny dla swoich podopiecznych. Zwracają oni także uwagę na to, w jaki sposób pracuje ich pedagog. Jeśli stosuje ciągle te same metody, zwłaszcza jeśli są to metody podawcze, to nie może się dziwić, że zarówno podczas zdalnych, jak i stacjonarnych lekcji uczniowie ciągle milczą. Przy tej okazji warto zauważyć, że istotna jest tu również kwestia przekazywania informacji zwrotnej. Jeśli uczniowie mają dobre relacje ze swoim nauczycielem, wówczas prowadzą ze sobą dialog. Spokojnie rozmawiają na temat mocnych stron ucznia, co ma konstruktywny wpływ na jego rozwój. Nauczyciel natomiast może poprosić uczniów o informację zwrotną na temat tego, jakie formy, metody pracy są dla nich najciekawsze i najbardziej efektywne, które narzędzia ułatwiają im naukę. Dzięki temu z pewnością docenią to, że chce ułatwić im zdobywanie wiedzy. Wykorzystajmy zatem to, co sprawia im przyjemność, bo to dobrze wpływa na relacje. Nastawiając się pozytywnie do zajęć, także dbamy o relacje. Jeśli na każdą lekcję idziemy jak na spotkanie z przyjaciółmi, to mamy większy wpływ na kształtowanie postaw naszych uczniów. Uczymy ich wtedy szacunku dla innych, życzliwości, altruizmu i empatii. Znówmy się zatem, jak możemy zadbać o właściwe relacje, i czy jest to proste? Tak naprawdę to bardzo trudne pytanie, na które możemy odpowiedzieć zarówno twierdząco, jak i przecząco. Jest to bardzo trudna praca i codzienny wysiłek. Niestety, większa odpowiedzialność w budowaniu pozytywnych relacji spoczywa na nauczycielu. Jednak bez dobrego nastawienia ze strony uczniów, znowu, nie uda nam się tu absolutnie nic. Z pewnością pomocne tu są wszelkie narzędzia i metody coachingowe oraz ocenianie kształtujące, którego techniki opierają się na dialogu nauczyciela z uczniem. Pobudzają one nie tylko uczniów do kreatywnego i krytycznego myślenia, ale też sprzyjają budowaniu relacji. Nie da się ukryć, że dobra edukacja musi wyjść od relacji, bo tylko wtedy jest skuteczna. Dlatego warto zadać sobie pytanie: co możemy zrobić w tej kwestii? Przejście w tryb online pokazało, że zwłaszcza teraz, należy zadbać o relacje. Dzięki pandemii zrozumieliśmy, że to one są obecnie najważniejsze. Co zatem możemy zrobić? My, rodzice i nauczyciele. Przede wszystkim pozwolić naszym dzieciom myśleć samodzielnie, rozwijać kreatywność i pobudzać wyobraźnię, w każdej możliwej sytuacji uczyć sztuki dyskutowania i argumentowania, pozwolić, by miały wpływ na swoje życie, a także słuchać tego, co jest dla nich ważne. Pamiętajmy, że we współczesnym świecie liczy się nie tylko wiedza. Ale przede wszystkim umiejętności i zdolność budowania właściwych relacji. Co osiągniemy dzięki temu? Przede wszystkim wyzwolimy kreatywność, nauczymy nasze dzieci wyrażania własnych emocji, pokażemy, jak się uczyć i prowadzić dialog, nauczymy logicznego i krytycznego myślenia, zaradności życiowej i umiejętności współpracy. Oraz rozbudzimy ciekawość świata i nauczymy empatii i życzliwości, bo relacje są ważniejsze niż wiedza. Profesor Bauer uważa, że dobra relacja pedagogiczna między nauczycielem a uczniem, oparta na akceptacji, uznaniu, docenianiu, a nie wyłącznie ocenianiu oraz na życzliwości, buduje motywację do uczenia się. Co przekłada się na zwiększenie aktywności uczniów i odkrywanie przez nich nowych światów, eksploracji zagadnień, którymi się zainteresowali i zaciekawili. Cieszy mnie, że w ostatnim czasie w polskiej edukacji tak wiele się zmienia, że jest mnóstwo inicjatyw oddolnych, które wspierają te zmiany, bo dzięki nim mamy coraz więcej świadomych nauczycieli. I rodziców. Wiele lekcji ma nowoczesny charakter, a nauczyciele kładą podczas nich nacisk na pobudzanie wyobraźni, rozwijanie kreatywności, naukę współpracy, a przede wszystkim na dobre relacje. Świat się zmienia, a my tego nie powstrzymamy. To byłoby przecież zresztą wbrew naszej ludzkiej naturze. Dlatego warto pamiętać, że edukacja jest kluczem do pomocy społeczeństwu w przystosowaniu się do zmian zachodzących w globalnie połączonym świecie, i tak istotne jest budowanie relacji oraz rozwijanie kompetencji miękkich. Pamiętajmy, że gdy pozwolimy naszym dzieciom zakochać się w nauce, uwierzą w siebie i swoje możliwości. Świat przecież należy właśnie do nich. Dziękuję za uwagę. Agata Karolczyk-Kozyra, kreatywny polonista.